Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich widzów na najnowszy film oto z tego wypadu, czyli czas zobaczyć, czy borowiki jesienną porą są, dzień przed świętem zmarłych, i zobaczymy, pochodzimy. Wraz ze mną jest Monika. Monia, cześć, witam. Grzesia, syn Igor, siema Igorek, oraz przystojny, piękny, śliczny, zawsze uśmiechnięty mistrzu Grzesiu. Brawo! No i oczywiście ja w roli głównej, czyli Pyza. No i drodzy Państwo, nakręcimy dla Was jakiś materiał oto z tego lasu. Czyli nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film. A co uda się trafić, zobaczymy sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga. Ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Powiem jeszcze, że na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 9.04, wtorek. 31 października 2023. Tak powiedziałem, dzień przed świętem zmarłych. Drodzy Państwo, kuleśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Idziemy, szukamy naszych grzybków. Pięknie. Zobaczcie sami. Zieleniutko. I wszędzie pięknie. Żeby tylko grzybki dopisały, to będzie bajecznie. Więc szukamy naszych, jak to mówię, leśnych przyjaciół. No i niedaleko samochodu. Kto znalazł? Igorek? Czy Grzesiu? Tata? No zobaczcie, jaki piękny borowik. Czyli jak zwykle Grzesiu, nie inaczej, jak się cieszy. Ale widzisz, Grzesiu, i takich podobnież małych jest tutaj. Ale bardzo słabo go było widać, on był lepiej widoczny. No ale widzisz, no. Więc drodzy Państwo, pierwszy borowik jest i bierzemy się za zbieranie grzybków. Najważniejsze, że jest, że coś już zaczyna się dziać i to jest piękne. Więc las ładny. A czy będzie więcej, zobaczycie sami. Więc teraz pora, abym ja coś trafił. Więc po cichutku, powolutku chodzi Pyza po leśnym ogródku. Ktoś siął borowika, ale obok niego jest pierwszy mój. Zobacz, Grzesiu. Ktoś ominął, bo ledwie co było go widać, a tu jaki... I ktoś rył. Bo jest obcięty i piękny borowik. Więc jak to się mówi, mam i ja. Jeszcze Igorek, ty chyba, tak? I Monika. Więc po cichutku, powolutku. Najważniejsze, że są już na wejściu. W kilka minut Grzesiu i ja mamy po borowiku. Pięknie jest, pięknie. Dosłownie. Pięknie. Jest, jest. Kolejny. Grzesiek, jaki piękny. Oj, 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 oj. Jaki piękny prawusek. Oj, 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 oj. Patrzcie, Gorek. Grzesiek. Też? To drodzy pa... Tak, idę! To drodzy Państwo, Grzesiu też piękny. Piękny, zobaczcie. Obskrobiemy delikatnie. Piękny las jest, tu jest piękne miejsce. I zdrowy. Nie, 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 nie. Trzeba ciąć. Trzeba ciąć, Grzesiu. Widzę, widzę. Trzeba ciąć kapelusz. Wyciągaj, Igorek. No, wsuń rękę głęboko. No, o. Obkręć go. I dziurkę zastaw. Zatkaj dziurkę. Wiesz, przytkaj. Naciśnij. Dobrze, i pokaż widzom. Jaki piękny. Zobaczcie.
Proszę, trzymaj Igorek. Fajny, nie? Dobrze. Zbieraj. Grzesiu, weź go obetnij, sprawdź. Bo bardzo robaczywe są. Czapka jest zdrowa. A moniaty jak? Jednego i dwa. Ale masz już? Pokaż. Też trafiłaś. I taka cicha woda. Cicho siedzi. No, jest. I dwa podgrzybki. Fajnie. Fajnie. Grzesiu jakie ładnego ma. Ja też miałem pięknego. Zdrowy. Też tak jak Grzesia, tylko robaczywy był. Aha. Góra. Dwa mam. Zdrowy? Chodź, pokażesz. Widzą. Tak, zdrowy. Jednej dziurki nie ma. Tak, piękny. No i mówię ci. No, ale nie musiał go, wiesz, trochę skrócić, nie? Więc idziemy dalej. No ale już jest fajnie. Zobacz ile. Parę minut. To nie to co u nas, że wiesz, chodziliśmy parę godzin i sztuka. Coś się dzieje. Oby więcej. Więc drodzy widzowie, sami widzicie, coś się dzieje. Więc zostańcie z nami, z scyzorykami. Bo zapowiada się grubo. Nie inaczej. Zobaczymy tutaj, wśród tych liści, brzuzek, ale nic nie widzę, przynajmniej, oj, z daleka, nic nie widzę, okej, ale jest pięknie, cisza, spokój. I ślicznie w tym lesie. Co mamy? Kozi brodę? Czy to jest paprotka? Nie, paprotka. Myślałem, że kozi broda. Okej. Idziemy dalej. A tutaj co mamy? Nie, nie, kapeć. Kapeć. Jadalny grzyb, ale kapeć. I mam podgrzybka i dwa borowiki. I chodzę sobie z boku, szukając grzybków. Zobaczymy. Tu wśród paprotek, paproci, co rośnie. Może tu coś będzie fajnego. Ale tu nic nie widzę, nic. Nic. Wiaterek wieje. Trochę chłodno. Wczoraj był piękny dzień. Za to 30 października. A dzisiaj już jest chłodniej. Dosłownie już jest chłodnie, ale to nie przeszkadza nam w chodzeniu po lesie. Dobrze. Pójdziemy trochę tędy z górki, później pod górkę. A Grzesiu tam w tyle z Moniką i z Igorkiem chodzą koło siebie. Dobrze, szukamy. Co to jest, kania? Kania. Tu był borowik, jakiś pyrtek. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy dwa podgrzybki. Podgrzybki zabierzemy. Zdrowy. Oraz ten, który jest niestety robaczywy. Tu jest kolejny. I tutaj następny. Ale to nie.
to nie tylko ten jeden, którego sprawdzimy. Od razu sprawdzam, bo po co robaczywe grzyby do domu nosić. Tu jest dobry, dobry i dwa kawałeczki wykroiłem do sosu na sosik. Nie inaczej, więc idziemy dalej. I tak mówię, pochodzimy góra, dół w tym miejscu. Mamy kolejne kanie, ale takie, mówię, już trochę leżały te kanie. Zobaczcie. No ale do poszatkowania. Tu jest kolejna. No ale z tej to nic nie będzie. To jest zgniła. Mokra i śmierdząca. Ta jest przysuszona. Ale w miarę cała. Do obsmażenia na patelnię. Chodzimy, tak mówiłem, góra, dół i zbieramy to, co rośnie. Dobry. Dobrze. W końcu maluszki. To nie, ale to na bank jest borowik. I tu chyba jest drugi. I tu chyba jest drugi, trzeci. To widzicie, dopiero wychodzą. Dokładnie, dopiero wychodzą. A to maślaczki, które pójdą w całości do sosiku. A tu co jest? Maślak czy borowik? Też maślaczek. A tu dalej co mamy? Borowika. Pięknego prawuska. Piękny. I tu był drugi. Piękny borowik. I tu kolejny. Kolejny, czyli piękne dwa borowiki, które obczyścimy i idziemy dalej. Dalej zdrowy jest. No i ten mniejszy, no muszę już sprawdzać, nie?
zdrowy. Ok, więc tak mówię, tak też robię. Dokładnie. Czyszczę i, jak to się mówi, sieję nowe grzybki. Tu były dwa. No zobaczymy, czy jeszcze coś tu nie rośnie gdzieś z boku. Zobaczcie, jak pięknie. Prawusek. Borowik. Pięknie. Zobaczymy, czy tylko jeden. Robaczywa. Tam się nada. Ok. To nie. To też miękkie nie. Dobrze, idziemy dalej. Teraz idziemy pod górę. Tanie. Ładnie, ale tylko jedną widzę. Więc idziemy dalej. Po lesie. Zbierając grzybki. Różnorodność rodzaju. Zobaczcie, kilka rodzajów grzybków, więc będzie sosik delikatny, z grzybków mieszanych, nie inaczej. Czyli dwa podgrzybki, jeden, drugi oraz trzeci. Oczywiście to sprawdzimy, czysty, czysty, dobra, trzy. I co jeszcze tutaj, drodzy Państwo, mamy? Co? Oj, chyba borowik, oj, dokładnie, prawusek. Oj, jaki gruby. Orze. Zobaczcie, jaki piękny prawusek. Pięknie. Śliczny grzybek. I drodzy Państwo, taką chciałem poruszyć kwestię zdrowy. Czyszczę, sprawdzam. To jest mój kanał, moje filmy, więc jak komuś nie podobają się moje filmy, czy to, co mówię, czy to, co robię, to, co pokazuję, proszę nie oglądać nic. Nikt na siłę, ja przynajmniej na siłę was tu nie trzymam na swoim kanale, bo w komentarzach nie tak, to tak, nie tak, to tak, nie mów to, tylko to, nie rób to, tylko to, pokazuj to, tylko nie to, pokazuj grzyby, nie czyszczenie grzybów. Drodzy Państwo, ja pokazuję to, co chcę i robię to, co chcę, bo to jest mój kanał. Prywatny mój kanał i wszystkim ludziom, którzy dziękuję wszystkim subskrybentom za to, że są ze mną na dobre i złe. Dla was kręcę przede wszystkim też te filmy. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim, którzy są życzliwi dla mnie, oglądają moje filmy. No i też chciałem podziękować osobom, którzy negatywnie piszą, bo dzięki wam zarabiam pieniążki. Wiecie o tym, bo bardzo dokładnie oglądacie moje filmy. Całe filmy dokładnie, po malutku. I dzięki wam zarabiam pieniążki. Więc możecie myśleć sobie, co chcecie. Mówić, pisać, co chcecie, a ja i tak zostaję przy swojem, bo po prostu to jest mój kanał i będę filmy kręcił tak, jak mi się podoba, czyli mówił to, co mi się podoba i pokazywał to, co mi się podoba.
mam ochotę czyścić grzyby, czyszczę, taki film wypuściłem, taki ma być i taki niech zostanie, grzybek czysty, drodzy Państwo. Więc regułki też są powiedziane ku leśnej przygodzie, bo taka gratka się nie zdarza co dzień, nieraz się powtarzam, ale co z tego, co z tego, tak już mam. Jak komuś to przeszkadza, proszę wyłączyć głos i sobie oglądać filmy, przewijać, a ja i tak się nie zmieniam i robię filmy po swojemu. Co tu było? A tu co jest? Tu też był podgrzybek. Więc tak to leci, drodzy Państwo, tak to leci, więc nie ma co się spinać, bo nikogo na siłę na moim kanale nie trzymam. Zbieram tak, zbieram, pokazuję to, co pokazuję, mówię to, co mówię i tak zostanie, bo mi się tak podoba. Dobrze, idziemy dalej. Co tu widzę? Tu nic nie widzę. Tu widzę na lewo podgrzybka, czyli tu prawdopodobnie. Dokładnie. No i chodzimy po malutku. O, Grzesiu dzwoni. Więc idziemy, teraz pójdziemy trochę dróżką, może tutaj coś fajnego będzie. Oj, 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 jest! Jest! Jest, ale co to jest? Borowik czy podgrzybek? Borowik czy podgrzybek? Ceglastopory. Borowik, ceglastopory. Zobaczcie, jaki ładny. Ceglastopory, borowik. A tu jest podgrzybek. Niedaleko. Pierwszy ceglaczek dzisiaj. Tu. 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 No to już zdechnięty. No czyli tyle w tym jednym miejscu grzybków. Dobrze, idziemy dalej. Dobrze, trochę dalej jest kolejny ceglaczek. Ten był piękny, ale ten drugi też będzie piękny. Zobaczcie, ten był wcześniej, a teraz to, tu. O, jaki gruby. I drugi ceglastopory, borowik, czyli dwa kosiebie rosły, bo tamten był trochę dalej, więc dwa śliczne ceglastopory, borowiki, które pójdą do koszyka. No i będą grzyby mieszane. Oczywiście pokazuję, zobaczcie, grzyb jest zdrowy. Jeden zdrowy i tutaj obecne to samo zdrowy. I już koszyk się napełnia. Mamy kanie. Dokładnie. Tu jest kania. Weźmiemy z nogą. Co tu mamy? Tu mamy podgrzybka. Też go zabierzemy. Tu mamy czubajkę. Tu jest potrącona. Tu jest potrącona czubajka. Tu jest nierozwinięta. Tu jest nierozwinięta. Oczywiście z nogami. Tu mamy co? Grzybka. Ok. I co mamy tu jeszcze? Co mamy tu jeszcze? To tu mamy kolejne czubajki. Jest
I tu kolejne. Ta jest sała. Okej. I tu dwie. Okej. Okej. Dobrze. I pomalutku. O, i tu jest spora, taka większa. Ciut większa niż tamte. Rozwaliła się, spadła. Za czym, czy nie robaczywo? Nie, cała jest. Cała. To ją przytulimy. Jak to się mówi. Tu jest kolejna. Dwie. Tu. Oraz tu. Dwie i tam jest trzecia. No muszę pomału tu pochodzić, bo jest ich tu trochę. No różnorodność grzybów, borowiki, podgrzybki, kanie, więc jak na 31 października, godzina 10:19, dzień przed wszystkimi, Dniem Wszystkich Świętych, grzybki nawet dopisują. Nieprawdaż? Kolejny maluszek. Wszystko jest za późno w tym roku. Jest za późno. Dopiero widać wszędzie grzybów, czy to jadalnych, czy niejadalnych, że jest dużo przynajmniej niejadalnych grzybów, tak zwanych psioków, jak ja to mówię. Więc życie dopiero w lesie grzybnia. Owocniki zaczęły owocować, ale niedługo będzie zimno, przymrozki, więc widzicie, wszystko jest w tych moich lasach spóźnione. No ale grzybki dopisują. Zobaczcie. Jutro Dzień Wszystkich Świętych. A tu różnorodność grzybów. Więc zobaczymy, czy tu nie ma jeszcze nic. Tam jest prawdopodobnie podgrzybek. Czy tu jakichś maluszków nie ma? Nie widzę, nie widzę. Nie widzę. Nie widzę, więc idziemy dalej. Obczyszczę tego prawuska. Maluszka. Zdrowy. Dokładnie, zdrowy borowik. I tak mówię, wszystko jest za późno. Dopiero grzyby ruszą, a tu już będzie praktycznie koniec jesieni i zimnica. Dobrze, idziemy dalej, ale jest pięknie. Pięknie. Nie inaczej. Muchomorki, grzyby. No właśnie widać teraz, że wszystko rośnie. W tych liściach ciężko dostrzec grzybka, owocnika, grzyba, więc pójdziemy i będziemy chodzić mechem,
bo zauważyłem, że mchu przeważnie dzisiejsze borowiki rosną. Więc będziemy chodzili tymi terenami zielonymi i zobaczymy, co jeszcze uda się trafić. Ale na tą chwilę jest pięknie. Jestem zadowolony z tego wypadu, bo ostatnio tylko mleczaje rydze. Nic poza tym. A teraz taki koszyk mieszanych grzybków. Pięknie. Drodzy Państwo, jest i Grzesiu z Igorem, z synem. No zobaczymy. No i co, Grzesiu? Ja ci powiem, tam było fajnie, nie? Mnie się wydaje. Chodzić, nie wiem jak z grzybami. Tylko tyle? To jest drugie wiadro. Drugie wiadro? Ja mam tylko tyle. Ty mała. Kani zbierałeś. No kani, mówię ci. Takich suchych bardzo. No kanie. No, parę jak Monika znalazła, to zobaczy zaraz. Tak? No, rozmiarzyła nas. No, no, ale w jednym miejscu? Rozmiarzyła nas. Ile? A jakiego ma ładnego prawdziwka? Tak. Cały taki gruby, ty. Taki no. Korzeń. A ty drugie wiadro masz? Małe, tak to małe wiadro mam, pełne. Pełne? Aha, to byłeś już w samochodzie? Przy samochód przestawiliśmy, tu przyjechaliśmy. A tu przy. A to tu jest, aha, podstawiłeś tu, dobra. No gdzie idziemy? Idziemy na to. Ja bym poszedł na tamtą stronę, jak z lasu nie, wyjść. No, idziemy do domu już. To, no to jedziemy, dobra. No Grzesiu jeszcze trafił teraz. Przestawiliśmy samochód. I pomału będziemy kończyć tą dzisiejszą imprezę. Trzeba jeszcze na pomniki jechać, posprzątać. Ładny. Tak, Igorek? Ładny. No zobaczcie, jaki piękny. Borowik. Monika, chodź pochwal się. Monika, chodź pochwal się. Chodź, pokaż co masz. Proszę bardzo, zobaczcie. Jakie piękne ma borowiki. Ja nie wiem, jak piękny. No, zobaczcie. Zobaczcie, jaki piękny. Więc Monia będzie na czołówce z pięknym grzybem. Zobaczcie, jakie piękne borowiki trafiło. No i są. Więc gratulacje, Monia. Dziękuję. I zrobię ci zdjęcie na czołówkę. I... Czy się negatywnie nastawiłeś na początku i co chodziłeś? Jak co chodziłem? Sąd wie, kanie jeszcze. I tak to mniej więcej wygląda. Więc Monika rozwaliła system. Nie inaczej. Co zbierasz? Podgrzybek. Też podgrzybka masz? Też. Też, no. I tak to wygląda. Dokładnie, więc tak to wygląda. Samochód mamy tu, więc pomału kończymy. Więc Grzesiu pokazuje to, co nazbierał. O, i rydza ma, parę prawdziwków. No i tu drugie wiadro ma. Zobaczcie, drodzy Państwo. Czyli, no, jest, ale tu moje kolorowe, ale Monika po prostu nas zdespa, jak to się mówi? Zdesklasyfikowała. Dosłownie, zobaczcie. No, po prostu wygrałaś z nami dwoma. Piękne borowiki, zobaczcie. Ten to jest super. Super, no. No dziewczyna super, to i grzyb super, a my takie niedobitki. Chowany, tak? A my takie niedobitki. Więc drodzy Państwo, coś od Ciebie, Monika. Co chcesz powiedzieć? Coś dla widzów. Super wyprawa, w super towarzystwie. No i podobało Ci się. Bardzo. Lubię chodzić po lesie. Młody, zmęczony. No tak. Tak, mało powiedziałeś jak? Mało grzybów, jedziemy do domu. No dużo. No chłopak znudzony, więc jeszcze bymy pochodzili, ale... Tak to leciało. Grzesiu nic nie ma do powiedzenia, bo po prostu dzisiaj nie zaiskrzył, nie zabłysnął, jak to się mówi. I Monika nas po prostu rozwaliła system. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Jedziemy na Kielce. Cześć!
A ja sobie posmażę, pobieram. Jaki sosik z grzybów mieszanych będzie? Jeszcze Grzesiu na odchodne. No, ile masz? Pięć? No jest. To, tu i tam. No są. Są dwa tu. Więc Igorek. Do dzieła. Do dzieła. I ja ci pomogę. Tylko dziurki zakrywaj. Wyciągaj, zakrywaj dziurki. I są. Postawię tutaj. Te dziurki zakrywaj. No, jedną, drugą. I połóż koło tego. No i Grzesiu jeszcze na koniec. Tuż przy samochodzie, zobaczcie. Trafił. No musiał te dodać na koniec te swoje. Ja. Więc teraz naprawdę już kończymy. Ale widzicie, zaczyna coś się dziać. Jedziemy na Kielce. Cześć. Grzesiu jeszcze ma szykanie. Ja też jak trafiłem, to wszystkie były w jednym miejscu, wiesz? No Kania. Tylko są, wiesz, te co też, są takie kanie też chyba, co na pomarańczowo jadą. Wiesz, pomarańczowe są. Jest kilka rodzajów. A tu na bank są kanie. I tu jest powalona, widzisz? Była. A tak to wszystko kanie. Teraz w ciepłą wodę, tak aby usunąć brud i będzie sosik z grzybów mieszanych. Muszę je podgotować troszkę, delikatnie, tak aby usunąć z nich brud. Dwa razy na sitko odsadzić i później znów świeżą wodą jeszcze raz zagotować, tak aby usunąć śmieci, czyli wypłukać nasze grzyby. Gotowałem sobie kanie, które usmażę wraz z nogami. Będzie znów pychotka. To już delikatnie drugi raz i zaraz obsmażymy je, odsadzimy, obsmażymy cebulką i z marchewką na patelni i będziemy robić sosik. Myjemy teraz tak, aby brudu się pozbyć z grzybów. Szybki, prosty sposób, grzyby zrobione, ogonki oraz kapelusze z kanie. Smacznego!